W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Powstańmy. Godzina rozważania mojej bolesnej męki więcej znaczy niż rok postu o chlebie i wodzie. No, musimy usiąść. Usiądźmy, usiądźmy. Trochę inaczej będzie niż zwykle. Dlaczego? Dlatego, że zaczniemy od pobudki. Gorzkie żale rozpoczynamy od pobudki. Tak się to nazywa. Zwykle śpiewamy i nie wiemy, co śpiewamy. Zgadza się? Trochę rozmyślamy. Godzina rozważania, rozmyślania męki pańskiej więcej znaczy niż rok postu o chlebie i wodzie, powiedział Jezus do siostry Faustyny. I Jan od Krzyża, karmelita bosy, mówi: nad życiem Chrystusa trzeba często rozmyślać, by je umieć naśladować i zachować się we wszystkich okolicznościach tak, jak On by się zachował. Nad krzyżem Jezusa postawiono napis: to jest Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Oto to jest Jezus Nazarejczyk, król żydowski, Syn Boży. To jest moje ciało, to jest moja krew, jest obecny. Jaki jest przyszły Kościół? Kościół, który będzie, to jest Kościół, który się modli i wierzy w Jezusa Chrystusa, osobę Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Kościół, który się modli, wierzy i cierpi. Modli się, wierzy i cierpi. Taki jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Wchodzimy w rozważanie męki pańskiej, po pierwsze, po trojakiej męki historycznej, która dokonała się raz jeden w Jerozolimie, i to jest gorzkie żale, które uobecniają i stawiają nam przed oczy, o czym śpiewać będziemy. Ale to jest także męka eucharystycznego serca Jezusa. Męka eucharystycznego serca Jezusa. Do końca świata trwająca męka Chrystusa z powodu nieodwzajemnionej miłości, braku poświęcenia, oziębłości, zapomnienia, świętokradztwa, obojętności, braku wiary, braku adoracji. No, u was tutaj na szczęście nie można o tym powiedzieć, bo jest adoracja. Jest Jezus kochany, adorowany, uwielbiany. I wreszcie trzeci rodzaj męki, którą wchodzimy, to męka uczniów Chrystusa, zabijanych, męczonych, odrzucanych z powodu wiary w Niego, pozbawianych środków do życia, spychanych na margines, dlatego że wierzą w Jezusa Chrystusa, chcą być Mu wierni, chcą być Mu posłuszni. Rozważamy też mękę każdego z nas, bo to jest krzyż w krzyżu. Męka w męce ukryta, cierpienie nasze w Jego cierpieniach, rany nasze w Jego ranach. Rozpoczynamy za chwilkę pobudką i mówimy: gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie, rozpłyńcie się me żrenice, toczcie smutnych łez krynice. Gorzkie żale, cóż to takiego? Gorzkie żale to ten, który ma przenikać i przekonać nas i świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. A więc duch skruchy, duch pobożności, duch prawdy, duch miłości do Jezusa. Gorzkie żale to duch skruchy, duch żalu, duch boleści, duch miłości do Chrystusa, więc pobudka Ducha Świętego, żeby z tego uśpienia w nas obudził się, żeby twardość serca naszego skruszył. I dlatego mamy gorzkie żale, czyli żal wylewany, potrojaki żal, żal z powodu naszych grzechów, a więc żal, ból duszy z powodu popełnionego zła i straconej miłości, bo dopóki żyjemy w grzechach i wadach, krzyżujemy Chrystusa i zadajemy Mu ból. Kiedy się z nich uwalniamy, pocieszamy Jego serce. 60-letni mężczyzna żyjący przez 30 lat w konkubinacie wyznał pewnego dnia: proszę Ojca, sam nie potrafiłem żałować.
wystarczył jeden, jedyny raz w życiu, kiedy zaśpiewałem po raz pierwszy gorzkie żale i spojrzałem na krzyż. Po 30 latach wylewałem łzy i nie mogłem się opanować. W jednej chwili zobaczyłem, ile zła wyrządziłem mojej żonie, naszym dzieciom i wiedziałem, że to nie pochodzi ode mnie, ale od Boga. Gorzkie żale. Jezu mój, we krwi ran swoich obmyj duszę z grzechów moich. O to prosimy w pobudce. Drugi rodzaj żalu to żal z miłości, z pobożności, ze współczucia do Jezusa, do Jego męki. A więc, tak jak Zachariasz prorok powiedział, wyleje na każdego człowieka ducha pobożności i płakać będą nad jedynakiem i będzie wielki płacz, gdy patrzeć będą na tego, którego przebili, zabili. A więc łaska łez, gorzkiego żalu, przenikającego serce, współczucie, pochodzące z miłości na widok męki Jezusa, na ból męki Chrystusowej, żal przejmuje bez wymowy. I wreszcie trzeci rodzaj żalu to żal z nadmiernej, czystej miłości do Jezusa ukrzyżowanego, który jest żalem noszonym w sercach świętych. Święta Faustyna modliła się pewnego dnia: o Jezu mój, nadziejo moja jedyna, Tyś sam otworzył przed oczyma mojej duszy księgę męki Twojej. Z tej księgi nauczyłam się kochać Boga i duszę. W tej księdze są zawarte dla mnie skarby nieprzebrane. Jak mało dusz rozumie Ciebie w Twoim męczeństwie miłości, szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość serca Jezusowego. Przybywajcie, serca, przybywajcie, gorzkie żale, serca nasze przenikajcie, przenikajcie, wydobądźcie z naszych serc łez, krynice na ból męki Chrystusowej. I w tej pobudce łączymy się z bólem całego stworzenia. Z całym stworzeniem niejako mówimy, bo jest to niejako serce, odzienie ojcowskiego serca Boga. Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają, opoki się twarde krają, z grobów umarli powstają. Cóż jest, pytam, co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje. I wtedy, patrząc na to, że całe stworzenie cierpi razem z Jezusem, z Jego męką, na ból tej męki, wołamy: uderz Jezu, bez odwłoki, a więc bez zwłoki. Nie czekaj w twarde serc naszych opoki. I na koniec: upał serca mego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Upał serca, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Jest przepaść męki i przepaść grzechu. Przepaść męki i przepaść grzechu. Przepaść miłosierdzia i przepaść biedy naszej. Upał serca, czyli rozgorączkowanie, cierpienie, cierpienie serca. A skąd to cierpienie? Cierpienie z powodu grzechu, pożądliwości. Kiedy rozważamy mękę pańską, to łagodnieją w nas również rozpalone grzechem namiętności, pożądliwością i odwracamy oczy duszy od grzechu, od naszego błota i biedy. Wpatrujemy się w rany Jezusa i gaśnie płomień grzechu i zła. Stanisław, 66 lat, mówi: moje niewierności i odstępstwa od Boga ściągnęły na mnie gniew Boży i karę w postaci ciężkich chorób. Szawła rzucił Pan Bóg na ziemię, ale jednocześnie dał mu wielką łaskę przemiany. Wstał i poszedł. Ja z ciężkimi cierpieniami fizycznymi i moralnymi, pełen ciemności wewnętrznych, widziałem się stale w przepaści. Szedłem wtedy do kościoła, spowiadałem się, przyjmowałem komunię, stawałem pod krzyżem i mówiłem w duchu: Jezu Chryste, ukrzyżowany, Tyś ukrzyżowany i ja też. Zlituj się, bo możesz. Uspokój, uzdrów moją biedną duszę. I wtedy właśnie odczuwałem najbardziej dobroć Chrystusa. Prosimy więc Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa, aby przeniknął nasze serca gorzkim żalem i łaską skruchy,
aby uderzył w nasze serca twarde i przeszył nas bólem na widok męki Jezusa. Wreszcie, żeby obmył dusze nasze we krwi ran swoich i udzielił nam pokrzepienia w walce z mocami ciemności, z naszym grzechem, z pożądliwością i zwątpieniem. Gorzkie